Marcela, powiedz, co u Ciebie słychać? Rozpoczął się nowy sezon miłości na bogato. To wiemy, że to u Ciebie słychać. Tak, ostatnie tygodnie spędziłam na planie zdjęciowym. A co mnie słychać, można ocenić po tym, jak wyglądam. Czyli wszystko dobrze, na miejscu. Wyglądasz pięknie, ale powiedz coś więcej o miłości na bogato. Fabuła się poszerzyła, będzie ambitniej, czy będzie tak samo jak poprzednio? Czy będzie ambitniej? Niestety nie mogę powiedzieć, czy będzie ambitniej, czy nie, dlatego że ja gościnnie teraz jestem w Miłości na Bogato. Nie gram jednej z głównych ról. Czyli pojawisz się w jednym odcinku, powiedzmy. W kilku, ale już nie jestem główną bohaterką, o, można tak powiedzieć. A dlaczego zrezygnowałaś z głównej bohaterki? Dlaczego zrezygnowałam? Aktorstwo to jest ciężka praca. Nie mogę powiedzieć, że były złe warunki na planie, ale jeżeli chodzi o 12 godzin pracy, to dla mnie zdecydowanie za dużo było. I podobno tam słabo płacą. Nie wiem jak innym, niedobrze zapłacili. Jesteś zadowolona? Jestem zadowolona. Ale czy... no dobrze, ale w takim razie, czy Twoja rola jakoś diametralnie się zmieni? Czy będzie, nie wiem, na przykład będą nowe koleżanki, nowi mężczyźni przy Tobie? Czy nowi mężczyźni? Właśnie nie będzie mężczyzny, bo Janek mnie zostawia dla innych kobiet. Nie dla jednej, dla innych kobiet. I w zasadzie ja wracam ze Stanów i dowiaduję się, że Iza ma siostrę chyba. I nic takiego szczególnego z moją postacią się nie dzieje. Nie zmieniam się jakoś diametralnie. A czytasz komentarze do tego serialu jeszcze, czy już nie? Czy czytam? Ale ja nigdy nie czytałam. A jakieś są, na które zwróciłeś uwagę? Komentarze. Wiesz co, no ja też już dawno nie czytałam, ale pierwsze były wstrząsające. Druzgocące. Nigdy ludziom się nie dogodzi. Niezależnie co zrobiłabym, czy zagrałabym w serialu, czy w jakimś ambitnym filmie, czy nie wiem, wzięła udział w kampanii dla Louis Vuitton, czy Yves Saint Laurent, i tak ludzie będą niezadowoleni, co zrobię. Rozumiem. No dobrze, to tak ładnie możemy teraz przejść do modelingu. Co w Twoim życiu w tym zakresie się dzieje? Czy w ogóle coś się dzieje? Na tą chwilę jest tego zdecydowanie mniej, ponieważ nie miałam czasu. W ostatnim czasie pracowałam nad grą aktorską w szkole aktorskiej i w zasadzie tylko i wyłącznie na tym, bo przygotowywałam się do serialu. A dlaczego jest tego mniej? No to już można moją agentkę zapytać. Bo ja nie chciałabym nic, broń Boże, złego powiedzieć. A nie możesz się nawet pouczyć angielskiego samodzielnie? A angielski umiem. Chodziłam do szkoły Colina Rose'a, a teraz się spotykam z mężczyzną, który nie jest Polakiem, od 2 miesięcy. I swobodnie rozmawia się po angielsku? Czy swobodnie? Potrafię z nim rozmawiać. Jeżeli wchodzimy na takie inne tematy już, jak mam coś opowiedzieć, co się wydarzyło, mam problem, ale swobodnie mówię. Swobodnie. Może mówię tak w 60%, 70%, a jeszcze zaczęłam się miesiąc temu tureckiego uczyć. Do szkoły tureckiej chodzę. To on jest Grekiem? Grekiem. Turkiem. Turkiem, tak? Nie słyszę dokładnie. Nie. Ale a dlaczego, dlaczego greckiego? Tureckiego. Tureckiego, przepraszam. No, podoba mi się ten język. Jest bardzo, bardzo prosty. W zasadzie tak jak się pisze, tak się mówi. Jest kilka wyjątków. O. Turcy są fajni? Nie poznałam stereotypowych Turków w Polsce, więc mogę powiedzieć, że są fajni. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, wideoportal.pl.